Siemaneczko, z tej strony Bora, witam was w kolejnym odcinku z H1Z1 w trybie Ignition. Spróbujemy coś wykombinować z dzisiejszego dnia. Podjadę sobie może pierwszy na to ognisko. Kurde, nie grałem z dobre 10 dni w ogóle w H1Z1. Także może być różnie. Ale na pewno nie będzie ze ściemą, tylko będzie bez ściemy. Więc tak jak mi pójdzie, tak mi pójdzie. Shotgun, dawaj go, ojciec. Strefa jest na północny zachód przede mną. Kurde. Poszredujemy to. Dwa bandaże jeszcze mi wyjdą. Zibo, zaraz ci odpiszę. O, ja już tu kiedyś spadłem i nie chciałbym spaść ponownie. Na samochód to ja zbytnio szansy w tej chwili już nie mam. A, myślę, że coś za mną jedzie. Coś tu może być. Coś tam jest, jakaś broń, ale chyba już ktoś ją... Samochód! Ta-dą! Mamy samochód. Nie jest źle, nie jest źle. Krampery pewnie będą. Ja bym pojechał całkowicie gdzie indziej. I tak też uczynię. Mamy samochód, na razie się tym nie martwmy, co się tutaj dzieje. Jak 26 jeszcze zostało? Czegoś nie zauważyłem? Halo, hej? To ilu było na początku graczy? Patrzcie, nie zauważyłem. Zibo, zagadałeś mnie. Nie wiem, czy przez Cranberry warto jechać. Ale czemu nie? 26 graczy to nie wróży młyna. Na pewno przydałaby się AR-ka, jeśli chcę sobie coś pograć. Jedziemy tam i jedziemy troszeczkę szybciej. Zobaczymy, co my w tej dolince tam będziemy mieli zaraz. Ile tam? Równe 5 minut. Ok, 20 graczy plus ja. Jadę zobaczyć, przelutować dolinkę. I potem wracam. Tu. Ciekawi mnie ta liczba graczy i to z bardzo. Nie rozjeb się. Samochodu nie ma, jak widzicie. Wszystko pozamykane, przeszukamy. Pistoletów nie potrzebuję. Apteczunia, plecak, zdecydowanie na tak. Do szredowania. Myślę, że słyszę samochód, ale okej. Kask tam już drugi widzę. Co ja gram? W skirmisz przypadkowo? Nie, do cholery. Przecież to jest Ignition. Skirmisz dzisiaj nie działa. To co? Shredujemy i wio. Ile tam? 3.30. Oj, coś tutaj mi... Blisko. No co jest? Dobra, wyjeżdżamy stąd. Zatankujemy. I ciśniemy.
3 minuty, żeby przejechać Cranberry, nie ma problemu. H9. No, na spokojnie. Na spokojnie, 17 typa. Ja nie zapomnę, bo sprawdzę, od ilu się zaczęła ta rozgrywka, od ilu graczy. Bo coś mi się nie wydaje, żeby gdzieś tam jakiś kataklizm był, bomba atomowa pierdyknęła. Tylko po prostu obniżyli limity graczy, znaczy limity na wejście do gry. Wcześniej się czekało chyba 50 osób, to było minimum, nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje. Nie, musimy przyspieszać jeszcze chyba, wystarczy czasu. A R-ki nie mam, co mnie trochę boli, ale mam samochód. A to mój duży plus. Zresztą nie ma co pierdzielić. Finałowa dziesiątka, cel minimum i to osiągnąć trzeba. Coś tak te kolory dziwnie zmieniły. Już tylko 15 beze mnie. No, jestem blisko strefy, 1,5 minuty. ARK. Nie wiem, czy ktoś są naboje? Są. Dziękuję. Pięknie, nikt jej nie wypatrzył. Warto tak zwracać uwagę na takie rzeczy. Oj, niepewnie mi się tą myszkę trzyma. W lewej łapie jeszcze. Tutaj pootwierane. Minuta. Z palcem w lewym nozdrzu. Nie ma problemu. Mam zrzut po lewej. Jedziemy pod tą strefę, zobaczymy co się będzie działo, bo to najwyżej na Cranberry znowu wrócę. Ładów tu żadnych nie widzę nawet. Samochodów tym bardziej. Spokojna twoja rozczochrana, 26 sekund. Ciekawe, czy tam ktoś jest ustawiony za tymi wrakami. Tam gościu biegnie na północ ode mnie. Co on jest, kurwa, pusty? Wow, bo mi chce samochód obstrzelać, gnojek. Hehe. Szkoda by się było pomodu teraz pozbywać. Już tam się łupią, jak słyszycie. To chyba nie do mnie. No i w pierwszej dziesiątce wylądowaliśmy, świetnie. Tu jestem w tej strefie chyba tylko ja i ten koleś. Więc przydałoby się po zrzut wpaść. O, już tam ktoś jest przy tym zrzucie. Ktoś już do niego sypie, albo go usypał. Dobra, wziął zrzut. Pewnie paliwo ma. Ciśnie na Cranberry też? Tak. O, a strefa jest całkowicie gdzie indziej. Dobra. Ten koleś, który się przemieszcza z buta, dosyć wielki kłopot raczej będzie miał. Olać to. Dobra, jestem siódmy. Przydałoby się jeszcze broń tylko przeładować. W samochodzie się niestety nie da. Ranci do Tehito. No, jedyna słuszna droga w tamtym kierunku. Nie, to oleje chyba. Nie będę. 5 minut w sumie. Nie, olać to, dobra. Pojadę od wschodu, więc tam coś zahaczę, myślę.
który jestem siódmy nadal, ok. Jak tam z benzyną, spoko. Kurde, ten tunel tam mi siedzi w głowie. W sumie dlaczegoż nie? Wow, wow, wow. Czy co? Przeładujmy sobie broń. I jednak stąd spieprzam. Z tego względu, że jak auto wywalę, to będzie wielki problem. Zresztą to najprawdopodobniej i tak tam nie do... nie do... Jadę, nie dobiegnę, nie dostanę się po prostu na Ranchito. Na razie jedziemy, J5. Drogą za mną nic nie próbuję. 3,5 minuty. Łyczek Pepsi. Zibo, kurde, jak macie teraz odpisać? Samochód zabrany? Zabrany. Ile tam? 3 minuty. Myślę, że nie warto przyspieszać od 4. Chociaż sobie przyspieszę. Ale z drugiej strony zaraz na Ranchito będę. Lada w moment, już dojeżdżam. Ten będzie miał wielki kłopot z buta tutaj dostać, naprawdę. Jeśli nie załatwi sobie po drodze jakiegoś składa, albo kogoś z bryczką lub właśnie składem nie ustrzeli, czarno to widzę. Tu jest to kamperowisko po prawej stronie na górce. Myślę, że od prawej strony tutaj nikt jeszcze tego nie zwiedził. Wjeżdżam tutaj. Coś tam widziałem, czy mi się wydawało? Nie, to tylko pistolet. Pusto. Dawać mi mecenasy AR-kę. Apteczka, nie jest źle. Ale to jednak jeszcze nie to. Shot, nie jest źle. Fajnie, że kolejną apteczkę dostałem. Kurde, znowu mam ten posłuch. Jakby ktoś koło mnie łaził. Ostatni kampor. Dupa wielka. Nie ma. Ciśniemy. Powyżej Ranchito, od prawej, tam od góry. Minuta. Raczej dojadę, jak nie rozwalę samochodu, no właśnie. Czekajcie, bo może... Nie, nie będzie problemu. Na razie jeszcze jadę. Już będą tutaj ustawieni na pozycjach. To bankowe. Auto jak tam z kondycją? 95. Wow! Pół minuty, ale bez problemu raczej. Już jestem szósty. Gdzie? Halo, daleko? Nie. Wow! Widziałeś, koleś, jak to się robi w Chicago? Gdzieś ty w ogóle był? Jestem w strefie, jeszcze chwila. Gdzie on był, że go tam nie widziałem? Ma wóz, jestem na czwartym miejscu. Pick-up też tutaj już jeździ. Spróbujemy go trochę podstraszyć.
z tej aery wali, tak? O, kładowiec. Co zrobisz, kładowcu? Tam nie wjeżdżam. Jak mnie wkurwił, gościu, co? Jak on żyje? Jak on nie żyje? Dobra, dobra. Wywalisz mnie z strefy? Nie, dzięki. Trzecie miejsce. Ja go nie zabiłem. Ktoś inny go zabił. Nie wiem, po co do niego strzelałem. Wow. Dobra, jedziemy na ten kamper tutaj. Podium jest. Ktoś się za mną puści? Chyba nie. Policja. Ja sobie ten samochód muszę obrócić. Wziąć stąd dropę. Jakkolwiek to nazwać, paliwo po prostu. Patrzcie, ile apteczek, a ja nie mam ammo do aery. No, trochę trzeba lecieć, ale ja tą aerę tutaj muszę gdzieś znaleźć. Wojskowy. Cóż mi z niego? Dobra. Tak, tak, 3 minuty. Zapomniałem. Dobra, spieprzamy stąd. Aera jest. Którędy najszybciej? Wylot i na lewo. Dobra. Czekajcie, wahę sobie doleję. I lecim. Może być kłopot i to dosyć duży. Na SW muszę cisnąć. Wiecie co, ja jednak pojadę po skosie, no bo to 2 minuty. Oni tam już daleko wcześniej przede mną pociśli. Jedziemy tędy, jedziemy. Nie rozwalić, tylko jepa. I będzie całkowicie bardzo dobrze. Waha ponad pół baku. Dobrze, tą policję znalazłem. Jaki tam sektor będzie? A, dobra, już widzę. Minuta 40. Kurde, nie rozwalić jeepa. Wow. Półtorej minuty. Ja myślę, że nie będzie problemu. Chyba. Raczej nie. Nie. Żadnego. Fajnie byłoby się tam ustać na pierwszym punkcie. Coś fajnego wybrać, ale pewnie już tam ktoś jest. Co? Przejadę sobie tutaj. No właśnie. Minuta. Nie spadnij. Dobra, nie jest źle. Teraz tylko wypatrywać, gdzie oni są. Tam wjeżdża po tej skale. Od zachodu jeden. A tutaj pick-upem jest już na dole. Czyli wiem, gdzie są oboje. Jak on tam podjeżdżał i po co tam podjeżdżał? Się teraz zastanawiam. Jedzie tutaj, ale nie wiem, czy mnie widział. Nie wiem, czy mnie widział. Nie. O, ten się pali. Cholera, przydałoby się ich obstrzelać. Gdzie jest ten drugi? Obydwaj tam są. Jadą.
Rozwal tego jeepa. Gdzie strefa? Obok. Zabawimy się z wami inaczej troszkę. Podjadę sobie pod górę i zobaczymy, czy będziecie chcieli to tutaj wziąć. Tamten już też strzela. Nara. Załadł go pick-upie. O kurwa, jest po mnie. Nie wiem, czy mi się uda. Raczej nie zdążę. Nie! O nie! Za bardzo krwawiłem. O, ale drugie miejsce jest. Kurde, no trafił mnie w łeb chyba. Dobra, gdybyście takie, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawicie mnogość łapek w górę. Byłoby to fajne. Trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka. Strzała.